Serdecznie Państwa witam. Bardzo mi miło, że mogę zainaugurować spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych. Otóż tak się składa, że w polskim kinie mamy bardzo rozbudowane to kino tak zwanej klasy B i C. Mamy też kino mistrzowskie. Ja mam ten zaszczyt akurat Państwu parę słów powiedzieć o człowieku, o którym mówił cały świat i nie jest to żaden patetyzm, dalej mówi cały świat, mimo że Krzysztof Kieślowski zmarł już ponad 20 lat temu. Otóż chciałbym zwrócić na początek uwagę na to, że życie Krzysztofa Kieślowskiego przypadło na okres, kiedy właściwie coś takiego jak przemysł kultury zwany kinematografią w Polsce się rodził, się tworzył i przeżyliśmy też wraz z tą kinematografią po 1945 roku do dnia dzisiejszego wiele pięknych chwil, wiele sukcesów odnieśliśmy na świecie i w ogóle powstało coś takiego jak styl polskich operatorów, jak polskie filmy romantyczne, polskie kino moralnego niepokoju, polska szkoła i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o specyfice po prostu naszej kinematografii. I wiele do tej wiedzy o specyfice, jak też i samego stylu tejże specyfice, dodał właśnie ten reżyser przedwcześnie zmarły w 1996 roku. I ponieważ oczywiście wykład powinien być bardziej akademicki w tym wypadku, to jednak też zacząłbym od takiego subiektywnego akcentu, mianowicie takiego, że jeżeli Wajdę uznajemy za reżysera, który jest ikoną polskiego kina, to być może w Polsce no wiele się mówi i pisze, czy pisało o Kieślowskim, ale tak naprawdę za granicą to wszyscy zainteresowani obrazami ekranowymi, a już nie mówię o tych zainteresowanych historią kina, wszyscy po prostu Kieślowskiego znają. I to jest takie nie tylko subiektywne stwierdzenie, dlatego że mnie się zdarzyło w dniu śmierci reżysera być w Macedonii, w kraju, który dopiero powstał zaledwie 2 lata wcześniej. Wszystkie programy telewizyjne, było ich 5, przez właściwie cały tydzień nadawały wszystkie możliwe filmy, komentarze, wywiady, jakie udało się sprowadzić o Kieślowskim. Parę lat później prowadziłem wykłady dla studentów w Meksyku i w Brazylii i to samo, wszyscy pytali o Kieślowskiego. Kieślowski po prostu jest reżyserem filmowym, który podejmował tematy niezwykle ważne, aktualne, zarówno dla nas jako Polaków, a zatem możemy powiedzieć, że wniósł bardzo dużo do tego, co nazywamy kinem narodowym, ale to jest oczywiście kino rozumiane bardzo poprawnie, lokalnie. Jednakowoż to wszystko zostało bardzo mocno odbierane, komentowane i rozpracowywane. I to do dnia dzisiejszego, jeszcze raz przypominam, 21 lat mija od śmierci tego reżysera na wszystkich kontynentach. I ja tu pozwoliłem sobie na subiektywny akcent, natomiast możecie Państwo to znaleźć w rozmaitych opracowaniach, encyklopediach, leksykonach, w rozmaitych komentarzach na temat tej twórczości i to w najważniejszych, bym powiedział, krajach, gdzie kinematografia pełni rolę wyjątkowo kulturotwórczą, takich jak Francja, jak Włochy, jak Stany Zjednoczone. Do dnia dzisiejszego uznaje się Krzysztofa Kieślowskiego za reżysera filmowego, który wniósł zdecydowanie wyraźny, własny wkład do kina nie tylko polskiego, ale światowego. Jest to o tyle fenomenalne, wręcz nieprawdopodobne, że jak Państwo obejrzą dzisiaj 2 filmy, to zobaczycie polskie blokowisko, zobaczycie jakby polski taki typowy świat i to jeszcze z tych czasów
no, realnego socjalizmu, prawda, bo to do 89 roku. Coś za tym niezwykłego musi być w tym warsztacie tego reżysera. Chciałbym Państwu trochę na ten temat powiedzieć. Pozwoliłem sobie wybrać, oczywiście reżyser może mówić różne rzeczy i nie zawsze musimy wierzyć jego słowom, chociaż Krzysztof Kieślowski był człowiekiem wyjątkowo poważnym, ale wybrałem taki cytat z 92 roku, a zatem z 4 lat przed śmiercią, czyli już bardzo dojrzały twórca, który już wtedy mówił, że zamierza rzucić kino, że już jest zmęczony realizowaniem filmów. Nikt mu oczywiście wtedy nie wierzył. I wypowiedział się na temat taki podstawowy, no właśnie, że wolność to jest coś, co wszystkich nas interesuje, jest naszym najważniejszym pragnieniem życiowym i jednostek, i zbiorowości, i kultur, ale że jest to ideał, utopia nie do osiągnięcia. Jest to coś, o co warto walczyć, ale też należy się pogodzić z tym, że żyjemy wyłącznie z tym pragnieniem, nigdy go nie zrealizujemy. I dlatego też Kieślowski, jeżeli Państwo by poczytali wywiady z nim, czy też analizy, no to przekonają się, że był reżyserem, który tak naprawdę zawsze był niezadowolony najpierw z siebie, a potem z wielu elementów, komponentów otoczenia. Mówię potem i mówię o elementach, dlatego że to jest też reżyser, który od razu odrzucał dwa dogmaty kultury masowej i sztuki. Mianowicie mówił, że on nie chce być mistrzem i proszę nie nazywać mnie artystą, bo artysta to jest ktoś, kto wie, że ma talent i ma ideę do przekonania i jest tym rodzajem autorytetu, który na pewno no, jest na piedestale. Ja się nigdy taki nie czuję, mówił o sobie. Był człowiekiem bardzo skromnym. Druga taka jego idea to było przekonanie, że najgorsze, co może się zdarzyć w kulturze masowej, w rozmowie również między ludźmi, a za coś takiego uważał swoje filmy, jest dydaktyzm, jest pouczanie, jest przekazywanie po prostu przesłania na zasadzie ja wiem. Otóż dwa słowa dominują w jego filmach, dominują w jego poetyce sformułowanej, bardzo bogatej, którą tworzą właśnie jego wypowiedzi, przemyślenia i rozmowy z wieloma intelektualistami. Mianowicie to jest słowo zwątpienie. Wielokroć pisano o Kieślowskim i on sam przyznawał się do tego, że jest mu bliski agnostycyzm. I drugie słowo to jest taki brak doskonałości, który polega na tym, że człowiek jest nieuspokojony. A zatem i w tytułach jego filmów, i w jego filmach bardzo często mówi się, i on sam często wypowiadał się na temat spokoju. Kiedy go pytano, co dla niego w życiu jest najważniejsze, to on mówił, chciałbym osiągnąć spokój. I nieustannie mi się to nie udaje, bo albo coś mnie denerwuje, albo sam siebie nie znoszę, mam różne kłopoty, różne wątpliwości, ale nauczyłem się z tym żyć. No, można by powiedzieć w takim razie, że jest to również reżyser, który na pewno nie oferuje nam tutaj jakiejś takiej bardzo optymistycznej wizji świata. Ale co ciekawe, i to jest charakterystyczne dla całego Kieślowskiego, wszystko zawsze jest u niego dychotomiczne, podwójne, ambiwalentne, dwubiegunowe. To znaczy, jeżeli on nie jest optymistą, to też nie jest typowym pesymistą, który no, wyłącznie opiera się na katastrofizmie i na takiej bardzo negatywnej wizji świata.
Kieślowski szuka nieustannie wytłumaczenia sensu ludzkiej egzystencji dla siebie i dla innych. Otóż pozwoliłem sobie na początek tutaj pokazać Państwu filmografię, czyli dorobek tego reżysera. Jak Państwo widzą, zaczyna on się w 1966 roku, a zatem jest to jedno z takich, bym powiedział, najgorszych dziesięcioleci w Polsce, nie tylko w sztuce. Generalnie nasza mała stabilizacja, tutaj bardzo często to wyrażenie Tadeusza Różewicza, pokazujące, jak to w takim szarym, smętnym, dość ubogim kraju, pełnym błota, szarugi i wszystkiego, co kojarzy się z taką beznadzieją i prowincją, no, ludzie próbują jednak realizować swoje idee i próbują być szczęśliwi. I to jest bardzo ciężkie, dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, ale w tych latach 60. no, w sklepach niewiele było, wszystko trzeba było zdobywać, a jednocześnie idee, które narzucane były przez władzę, no, były ideami jednej partii i to była jedna wizja świata. Czyli nawet porozmawiać, nawet prowadzić dialogu, nawet jakby otwierać sobie jakieś marzenia i w świecie realnym, i w różnych miejscach tej rzeczywistości było bardzo trudno. To, co wtedy pokazywał w swoich filmach Kieślowski, to macie tutaj przed sobą Państwo same filmy prawie dokumentalne. Zaznaczyłem tam w nawiasach, gdzie pojawiają się elementy fabuły i te dokumenty wiążą się z taką już światowej sławy szkołą polskiego dokumentu, którą stworzył w Łodzi, w łódzkiej szkole, Kazimierz Karabasz. Otóż ci reżyserzy, do nich należał jeszcze Tomasz Zgadło, między innymi Piwowski. No, w zasadzie moglibyśmy tu mówić o prawie 30 ludziach, ale Kieślowski okazał się być tutaj najzdolniejszym uczniem Karabasza. Oni mieli takie przekonanie, że żyją w mieście, które też i uczą się, i studiują, jest bez przerwy szare, domy są obtłuczone, opadają z nich tynki, nieustannie na drogach jakieś dziury, wyrwy. Jakoś ten świat jest taki wyjątkowo no, beznadziejny, nie dający żadnej perspektywy, ani też możliwości do pozytywnego myślenia. Ale z drugiej strony, to szukając sensu życia, sensu uprawiania jakiejś sztuki, jakiejś wypowiedzi, uznali oni, że dokument, czyli rejestrowanie tego świata, może okazać się pewnym kluczem. I dlatego reżyser skorzystał z takiej metafory, którą wymyślił jego mistrz Karabasz, że patrzymy na to, co nas otacza, jak na kropelkę wody. A te kropelki dodawane do siebie tworzą no, coś większego, coś w rodzaju stawu, coś w rodzaju strumienia, a może nawet rzeki. I to pozwala nam w tych pojedynczych urzędach, tramwajach, w tych miastach, fabrykach. No to Państwo po tytułach już widzicie, co go interesowało. To, co dominowało naokoło, to, czego było najwięcej, to, co wszyscy zauważali, ale jednak dopiero te filmy okazały się być takie bardzo przemawiające. I powiem Państwu tak, że nawet dzisiaj, po tylu latach, po półwieczu, kiedy ogląda się te filmy dokumentalne, to nie sposób wyjść z seansu, nie sposób się nudzić, nie sposób powiedzieć, że jest to od tak zwyczajnie jakaś kronika, jakaś rejestracja. Nie. Naprawdę jest coś takiego
Ci z Państwa, którzy znają twórczość na przykład Michelangelo Antonioniego, reżysera włoskiego, jeśli znają jeszcze dzisiaj, to był taki reżyser, który był chwalony za tak zwane natarczywe spojrzenie. Czyli kamera tak się przyglądała człowiekowi, czy krajobrazowi, czy przedmiotom, że po prostu zaczęliśmy się niecierpliwić albo denerwować, albo podejrzewaliśmy, że ona pokazuje czy sugeruje jakiś podtekst. Dokładnie tak samo jest u Kieślowskiego. Jego kamera jest po prostu natarczywa i daje takie przedstawienie rzeczywistości, które no, zapada w pamięć, każe nam szukać kontekstu interpretacyjnego. Zresztą to wyrażenie kontekst interpretacyjny nie jest tu przypadkowe, bo muszę od razu stwierdzić, że właśnie kino traktował Kieślowski zawsze jako pretekst do wypowiedzi na inny temat. To nie jest tak, że on się zajmował tworzeniem efektów filmowych, że on się zajmował opowiadaniem wyłącznie historii, czy też przedstawianiem świata. On to robił po coś. I tutaj drugie założenie tego kina dokumentalnego. Otóż w tym czasie, w latach 70., zaczyna się pojawiać tak zwana nowa młoda kultura. Ci twórcy młodej kultury, bo tutaj chodzi o poetów, prawda, chodzi o również muzyków, no ale głównie pisarzy, partycypują w tym ludzie teatru i ludzie filmu. Najbardziej byli, tak jak Barańczak, Zagajewski, zaniepokojeni tym, że świat, w którym żyją, jest światem nieopisanym. Jak można żyć w świecie, który jest nieopisany? Świat musi być przynajmniej jakoś nazwany. Kino też jest od tego, aby go nazywało. I proszę Państwa, ponieważ nie będę omawiał oczywiście całej jego twórczości, chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na ten 1975 rok, bo tam jeden z pierwszych filmów, który się pojawia, fabularnych, nosi tytuł Personel i on jest takim kluczem w ogóle do stylu, do tematyki, do poetyki kina Kieślowskiego. Otóż Personel pokazuje garderobę krawiecką w operze, która przekształca się no właśnie w taką krople wody polskiego społeczeństwa. Konflikty, które tam się rodzą, napięcia między obsługą techniczną, a aktorami i tak dalej, to jest obraz naszego społeczeństwa, to jest obraz Polski. Nie wiem, czy Państwo jesteście w stanie sobie to wyobrazić, jak trudno zrobić coś takiego, żeby w małym środowisku, bardzo izolowanym, takim specyficznym, pokazać właściwie to, co każdy z nas myśli albo zauważa w otoczeniu tak wielkim, szerokim, jak nasz kraj, jak nasze państwo. Są takie powiedzenia, prawda, o Polakach i my sami o sobie mówimy, że wystarczy dwóch Polaków, żeby były trzy teorie, prawda, albo trzy zdania, trzy opinie. To jest oczywiście taka autoironia. Ten film wyraźnie pokazuje, że Kieślowski jest niezwykle wnikliwym obserwatorem rzeczywistości i potrafi nas zmusić do jeszcze intensywniejszego zastanowienia się nad sobą i nad innymi. Jak więc już Państwo widzicie, jest to kino ambitne. Jest to kino, no nie chciałbym powiedzieć filozofujące, bo obraziłby się sam reżyser, ale generalnie, ponieważ mamy do czynienia z twórcą niezwykle oczytanym, z twórcą niezwykle dobrze znającym sztukę i z twórcą, który uważa, że tylko w polemice, w intertekście, prawda, w polilogu można no, w ogóle wypracować jakieś stanowisko, robi kino, które nigdy nie pozostawia nas obojętnym. I tak przy okazji tylko chciałbym Państwu przypomnieć,
że ten personel oprócz barw ochronnych Krzysztofa Zanussiego i Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy, to są trzy filmy, które my uznajemy za takie otwierające jeden z najważniejszych nurtów w dziejach polskiego kina, kino moralnego niepokoju. I to jest kino, które odreagowuje polski romantyzm, odreagowuje polski symbolizm, polskie przeestetyzowania itd., itd. Ale nie o tym oczywiście chciałbym tutaj mówić, bo kino moralnego niepokoju kończy się wraz z rozpoczęciem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Chciałbym tylko jedno powiedzieć, że Kieślowski to jest taki reżyser, który no, zainicjował w jakiś sposób to kino, po czym w ogóle do niego nie należał. Po prostu trudno w ogóle jakoś zaklasyfikować Kieślowskiego, ale też i on nigdy nie chciałby być, jak już powiedziałem, kimś, kto inicjuje jakieś grupowe, jakieś no, tendencyjne, jakieś związkowe ruchy i tak dalej. Jego to interesowało, natomiast z całą pewnością nie byłby w stanie realizować programu zbiorowego. W żadnym wypadku. I tutaj w ogóle chciałbym dodać taką kwestię, że czytając jakiegokolwiek recenzenta zagranicznego, czy też czytając autorów, a wiele książek na świecie wydano o Kieślowskim, to zawsze natkniecie się Państwo na takie zastrzeżenie na początku albo na konkluzję, że Krzysztof Kieślowski stworzył kino, którego w żadnym wypadku nie można zaklasyfikować. Po prostu nie da się go nawet nazwać. To nie jest nigdy kino gatunkowe, to nie jest nigdy kino, które by ulegało jakimś modom, które by wpisywało się w jakieś nurty, które by korzystało z tego, co teraz modne. To nie jest również żadne retro. To jest kino pełne źródeł, pełne odniesień, ale absolutnie odrębne. Nie jest to również typowy autor, ponieważ to jest autor tak wątpiący i tak nieustannie wymagający od siebie i od innych, że jakakolwiek etykietka okazuje się być nietrwała, bardzo krótkotrwała. Proszę Państwa, od 1976 roku Kieślowski zaczyna realizować filmy już bardziej fabularne, chociaż nie rezygnuje, jak Państwo widzą tutaj. Mamy Dworzec, prawda? Mamy Krótki dzień pracy, mamy 7 dni w tygodniu. Tych dokumentów jeszcze jest dosyć dużo i to jest szalenie istotne, dlatego że całe jego późniejsze kino fabularne będzie w znacznym stopniu kinem paradokumentalnym. To jest jakiś fenomen, dlatego że oczywiście można stosować metody z kina dokumentalnego w kinie fabularnym, ale w przypadku Kieślowskiego no, to jest niezwykłe, że on idzie coraz bardziej w stronę zainteresowań metafizyką, a jednocześnie ta wiarygodność narracji i przedstawienia jest taka jak w typowym, mocnym kinie interwencyjnym, byśmy powiedzieli. Otóż tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że debiut Blizna nie jest filmem zbyt udanym, ale ostatecznie sam Kieślowski do tego się przyznaje i zaznaczyłem na czerwono film Nie wiem, no właśnie dlatego, że to jest dokument o socjalistycznym dyrektorze socjalistycznego przedsiębiorstwa, który mówi: wszystko straciłem, zostałem oskarżony przez podwładnych, moje życie straciło sens, nie wiem jak żyć. To wcale nie jest tak, że się Kieślowski opowiada po jakiejś stronie. O, jeszcze jedna uwaga. Kieślowski to jest taki niezwykły reżyser. Jego bohaterowie, szanowni Państwo, czy są pozytywni, czy negatywni, czy są związani z ideologią, której my nie podzielamy albo podzielamy, to jakby nie ma znaczenia. On nie oszczędza nikogo, zwłaszcza, że nie lubi głupoty i to tej najprymitywniejszej, takiej prostackiej, można powiedzieć, ale jednocześnie
nigdy nie gardzi ludźmi. To jest kino bardzo wysokoetyczne, bym powiedział. To też rzadko się zdarza. Trzeba być takim człowiekiem, no a jeszcze nadać temu formę filmową, to jest niezwykle trudne. Tutaj takimi literami dużymi pozwoliłem sobie zaznaczyć filmy, które są w repertuarze Akademii. Amator przynosi sławę światową już reżyserowi i jako film fabularny. I to jest też film niezwykły, bo dotyczy człowieka prostego, który kupił sobie kamerę taką zwyczajną, ręczną i zaczyna robić zdjęcia swojej córeczce, ale nagle się okazuje, że to go wciąga. Okazuje się, że zrobił film o swoim zakładzie pracy, może dostać jakąś nagrodę. I nagle to jest taka pasja, że ta pasja powoduje, iż traci rodzinę, traci właściwie pracę, traci inne ważne sprawy w swoim życiu, niszczy je. Pasja niszcząca w jakimś stopniu. A dlaczego? Dlatego, że no, przede wszystkim prawda wymyka się filmowej kamerze. Okazuje się, że to, co filmujemy, to wcale nie jest tak, że to nie jest czymś nacechowane. Samo ustawienie kamery jest przecież aktem subiektywnym. Z tego będzie wyciągał reżyser wnioski. Zresztą sam Kieślowski mówił, i wszyscy mu wierzyli w tym wypadku, że przecież zdobywając taką sławę i mając na swoim koncie tyle dokumentalnych, znakomitych filmów, dlaczego on rzuca dokument? On mówi, że on rzuca dokument dlatego, kończy z nim, bo dokument zbyt interweniuje w sprawy intymne człowieka, że kiedy się filmuje czyjeś życie, to no niestety bierze się za to odpowiedzialność. Z tego wynikają konsekwencje. To nie jest tak, że można sobie robić zdjęcia, można sobie robić filmy. To jest taka ciekawa uwaga do wszystkich tych ludzi dzisiaj dysponujących gadżetami, prawda? Do tych korzystających również z internetu i tak dalej. Tak spokojnie, wszyscy uważamy, że wszystko wszędzie można nakręcić, przesłać, podglądnąć i tak dalej, i tak dalej. Otóż wiele można by się dowiedzieć na ten temat od reżysera na podstawie filmów, które powstały w tym czasie, kiedy nie było jeszcze tych, no, można by powiedzieć, tej podręcznej, wysokiej technologii w rodzaju smartfony czy inne rzeczy. Otóż Amator kończy się taką sceną, film nagrodzony na wielu festiwalach na świecie, która jest symptomatyczna i też stanowić mogłaby credo twórczości Kieślowskiego. Mianowicie kończy się taką sceną, kiedy bezradny twórca, który stracił bardzo wiele dzięki tej swojej pasji, odwraca kamerę w swoją stronę i nakręca sam siebie. Oczywiście można by powiedzieć tak bardzo prosto, zawsze jest tak, że poprzez siebie przekazujemy wiedzę o świecie, patrzymy również na świat. Być inaczej nie może. I to jest również cena, mówi nam o tym Kieślowski, jaką trzeba zapłacić za to, żeby po prostu móc świat, albo inaczej starać się świat zrozumieć. Bo raczej, że go zrozumiemy, no to niestety się nam nie uda. Tutaj macie Państwo takie klucze interpretacyjne do twórczości reżysera, które po prostu są ważne również w odniesieniu do tych filmów, które za chwilę obejrzymy, bo dużymi literami wyartykułowałem tam te dwa tytuły: Przypadek i Krótki film o miłości. Te filmy można by uznać za takie, że w nich jak w soczewce skupiają się wszystkie najważniejsze elementy programu tematycznego tego reżysera i wszystkie elementy jego programu stylistycznego, artystycznego.
Otóż już z tych tutaj wypowiedzi wynika taki ogromny niepokój egzystencjalny reżysera. Kino Kieślowskiego to jest, jak już powiedziałem, kino zawsze pełne dylematów i to dylematów zasadniczych. Jest tam jeden taki film dokumentalny, który też, albo jeszcze inaczej, jeden z bohaterów tego filmu również wypowiada taką kwestię, jak żyć. My możemy się dzisiaj śmiać z takiego pytania, prawda, bo ono się często pojawia w kulturze masowej, ale tak naprawdę to bardzo często ludzie są zmuszeni do próby odpowiedzi, do zrobienia próby odpowiedzi na takie fundamentalne pytanie, dlatego że znajdują się na krawędzi wytrzymałości, kiedy starają się sami siebie zrozumieć, lub też kiedy starają się, no właśnie, czegoś ważnego dla siebie poszukiwać w życiu. A to życie nie spełnia niestety ich wyobraźni, ich marzeń. Idąc dalej, macie Państwo tutaj zdjęcia z planu tego pierwszego filmu Przypadek, który dzisiaj obejrzycie, i potem już zdjęcia z samego filmu. No więc pozwolę sobie oczywiście temu mniej czasu poświęcić, natomiast z Wikipedii wybrałem dla Państwa ogromną gamę możliwości terminów, czym jest przypadek, bo to właściwie niby każdy z nas wie, ale sprawa nie jest wcale taka prosta. To, co mnie tu interesuje, bo to jest tylko fragmencik niewielki, to to, że bardzo wielu wybitnych ludzi od starożytnych czasów tą przypadkiem się zajmowało. Jak Państwo widzą, ocena przypadku jest znowu ambiwalentna. Są tacy, którzy go nadwartościowują i są tacy, którzy go nie doceniają. Prawda? Zatem postawy są całkowicie przeciwne. Tutaj głównie występują artyści, pisarze, myśliciele, filozofowie. No, w każdym razie autorytety. Tacy ludzie, którzy kształtują całe pokolenia. I to można by powiedzieć w skali światowej. Bardzo istotne jest to, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do tego jednego rozumienia przypadku, że przypadek to jest przeciwieństwo konieczności. Oczywiście trzeba też jakiejś takiej wrażliwości psychologicznej, trzeba pewnego typu osobowości, żeby się na przypadku koncentrować. Ja tylko chcę powiedzieć jedno, żebyście Państwo to zauważyli, że są kultury, w których myśliciele wiele miejsca poświęcili przypadkom i są kultury, w których przypadek w znacznym stopniu się ignoruje. I na przykład filozofowie słowiańscy i w ogóle w kulturach słowiańskich przypadek nigdy nie robił zbyt dużej kariery. Przypadek to wcale nie jest pojęcie, do którego przywiązywano zbyt wielką wagę. Warto by się nad tym zastanowić. I to już samo w sobie, że przypadek jest kluczem do całej twórczości Kieślowskiego i ten film, no tutaj można by powiedzieć, stanowi taki klucz jego programu filmowego, to już daje do myślenia. Kieślowski jest, można by powiedzieć, wręcz przewrażliwiony, jeśli chodzi o przypadki. Otóż tutaj pozwoliłem sobie również ze słownika filozoficznego no, dać Państwu taką już definicję czysto akademicką, prawda? Co to takiego ten przypadek, co jest przypadkowe, co się wiąże z determinizmem, z indeterminizmem. No tutaj możemy rzeczywiście poszaleć nieco i taką lekturę dodatkową Państwu proponuję, bo w Polsce mamy takie dwa wielkie dzieła na ten temat. No to jest właśnie Lem, wielki twórca i znawca nie tylko literatury science fiction, ale tutaj o teorii literatury w perspektywie tych nauk ścisłych on pisze, myśląc ciągle o tym, czym jest przypadek i czy to jest ważne dla pojedynczego człowieka i dla zbiorowości, czy to jest rodzaj fatalizmu,
co to za okoliczność? Polecam gorąco. No a Michał Heller nie wymaga, myślę, żadnej rekomendacji. Wybitny polski filozof, teolog, kosmolog zajmuje się tym przypadkiem. To szczególnie jest interesujące, choćby z tego względu, że jest człowiekiem wierzącym, prawda? I my też powinniśmy to wziąć pod uwagę. Otóż jeśli chodzi o problemy takie do analizy tego filmu, to tutaj je Państwu wypisałem, ale chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie. Przypadek jest czymś bardziej skomplikowanym niż klasyczny dylemat w poprzednich filmach Kieślowskiego, bo to jest trylemat. Czyli mamy trzy części filmu, w których różne rzeczy mogą się zdarzyć, stawiane są hipotezy, no i jakie z tego wynikają konsekwencje. Przy okazji mogę powiedzieć tak, bardzo to jest interesująca lektura, również z historycznego punktu widzenia, bo Kieślowski, jak już powiedziałem, sytuuje akcję filmu w polskich realiach. Mamy tu zatem, szanowni państwo, nieco o komunistach, nieco o ruchu Solidarności, mamy tutaj nieco o środowisku naukowym, no różne są odniesienia. Można by powiedzieć, świat całkiem przez nas taki oswojony, taki lokalny, ale film podoba się na całym świecie i uznawany jest za takie arcydzieło kina intelektualnego, kina, które filozofuje w sposób niebanalny, które daje pod rozwagę każdemu z nas kwestie, no właśnie, moralność jest czymś, co nie potrafimy dobrze zdefiniować, ale nawet jeśli jakkolwiek ją rozumiemy, to i tak nie wyciągamy z niej praktycznych wniosków. Ale czy to nasza wina, czy my jesteśmy tacy nieudani, czy też dlatego, że z zewnątrz ciągle spadają na nas jakieś nieprzewidziane zdarzenia, okoliczności, no, po prostu przypadki. Jeszcze raz powtarzam, to jest film cały w poetyce autorskiej, odnosi się i bardzo przypomina kino moralnego niepokoju, podejmuje dylemat, jaki wybrać, jakie wybrać stanowisko, jakie podjąć decyzje w sprawach życiowych, jaki wybór drogi życiowej. No a jednocześnie jest ten fatalizm. Ciągle coś jest nieoczywiste, niedecydowalne, niejasne. I czy to tkwi w nas, czy to bardziej tkwi w otoczeniu. Na koniec do tego filmu pozwoliłem sobie przywołać słowa samego Kieślowskiego, który no, rozmawiając ze swoim scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem, który nazwał życie w realnym socjalizmie, w ogóle ustrój realnego socjalizmu, ten do 89, jaki panował w Polsce, stwardnieniem, rozsianem, a zatem taką nieuleczalną chorobą z wieloma okropnymi objawami, mówi, że po tym 89, no przecież coś osiągnęliśmy. Co osiągnęliśmy? No to, cośmy chcieli, tylko to okazało się być karykaturą, a nawet groteską, i używa dosyć nawet dosadnych słów w innym miejscu. Proszę Państwa, ten film, przypadek, kończy się dosyć charakterystyczną sceną. Proszę uważać na sam koniec, dlatego że no, to jest bardzo trafne spuentowanie wszystkich wyborów, jakich dokonuje główny bohater, a jednocześnie, jakby to powiedzieć, poszerza to ten trylemat o jeszcze kolejną możliwość. Z jednej strony życie przez to staje się dosyć interesujące, no bo gdybyśmy wszystko przewidzieli i wiedzieli, prawda, i konieczność byłaby jedyną regułą,
To jakby to było? W zasadzie można by powiedzieć tak, że używając terminologii ze współczesnej teorii gier, należałoby stwierdzić, iż życie jest taką grą, która jest rozciągnięta między przypadkowością a koniecznością. Prawda? Albowiem reguły przecież jakieś muszą być, ale no jak to w każdej grze. Trudno wszystko przewidzieć, rzucamy kostką, albo jeszcze są inne okoliczności dające dużą swobodę. I to napięcie między koniecznością a przypadkowością jest czymś fascynującym, ale też im więcej przypadkowości, no, tym trudniej realizować plany życiowe i tym trudniej też filozofować na ten temat. O tym nas reżyser pouczał. Proszę Państwa, to jest następny film, krótki film o miłości. I tu chcę powiedzieć tak. Na wszelki wypadek, bo myślę, że wszyscy Dekalog znają, wybrałem tę wersję tłumaczenia taką starszą. Państwo będziecie jakby oglądali film, który powstał z powodu przykazania niecudzołóż. O, tak to sobie nazwijmy od razu w skrócie. I od razu to podkreślam, bo chcę powiedzieć, że sam pomysł zrealizowania Dekalogu, to jest w ogóle no, ewenement w skali światowej, ale też jest to pomysł, który nie polega na ilustrowaniu przykazań. W żadnym wypadku. Przykazania są tu tylko pretekstem do rozważania kwestii najważniejszych w życiu każdego człowieka. Czy jesteś wierzący, czy nie? Czy jesteś optymistą, czy pesymistą? Wszystko jedno, kim jesteś, musisz odwołać się do jakiegoś systemu wartości. I co może być takim właśnie podstawowym systemem? Co może być taką kanwą, fundamentem? No, Piesiewicz z Kieślowskim wpadli na pomysł, że to jednak będzie Dekalog. Muszę Państwu powiedzieć, że sprawdziło się w 100%. Na całym świecie wszyscy, wszędzie, jak powiesz Kieślowski, mówią Dekalog i pamiętają jakieś, wszystko jedno, jakiś film z tego Dekalogu. Zapadł im w pamięć. Wszyscy mają te same problemy. Czy są, prawda, Jankesami, czy są Rumunami, czy są Metysami, czy Polakami. To jest obojętne. Nie szkodzi, że akcja tych wszystkich filmów, jeszcze raz mówię, dzieje się na jednym blokowisku, które wcale nie jest ładne, ale też, proszę zauważyć, co jest specyfiką tych filmów, tam nie ma takiego codziennego życia Polaków. Tam jest tylko pewna ilość ograniczona takich elementów obrazowych, a potem są rozmaite sytuacje, które nawiązują do tego, co najważniejsze. Pozwoliłem sobie Państwu tutaj przytoczyć taki kontekst interpretacyjny. No ma on jeszcze o tyle jakby specjalną wymowę, że to naprawdę są słowa, które 4 dni przed swoją śmiercią powiedział reżyser do uczniów liceum ogólnokształcącego i można to w piśmie incipit, które oni wydają od wielu lat, w numerze poświęconym temu reżyserowi, parę dni po jego śmierci wyszedł, przeczytać. I on tu rozmawia z uczniami. To jest taka prosta kwestia. Oczywiście stara się, jak to zwykle, nie dydaktyzować, ale to jest jego prawdziwe stanowisko. To jest twórca, który mówi, no każdy z nas, chce czy nie chce, prowadzi rozmowę z Najwyższym, jakkolwiek by go nie nazwać. A to głównie dlatego, że jest sam niesfornym człowiekiem, że jest sam kimś, kto poszukuje, ale przede wszystkim szuka akceptacji dla swoich wad, dla swoich błędów, dla swoich potrzeb. Otóż, proszę Państwa, powstanie Dekalogu to jest w ogóle taka niesamowita historia, bo
w ciągu, jak Państwo pamiętają z tej drugiej planszy, w ciągu właściwie 2 lat powstają te filmy. O ile pamiętam, 18 miesięcy pisali panowie scenariusze, a przez 16 miesięcy powstało 10 filmów, a właściwie 12, bo krótki film o zabijaniu i krótki film o miłości powstały jako filmy już kinowe, czyli dłuższe i nieco zmienione. Od razu też chcę Państwu powiedzieć, że warto by uruchomić w internecie czy u siebie gdzieś tam tę wersję telewizyjną filmu na temat Niecudzołóż, bo krótki film o miłości, który Państwo obejrzycie jako kinowy, różni się od filmu telewizyjnego, tego serialu, a zwłaszcza różni się otwartością zakończenia. To jest bardzo interesujące, bo wydawać by się mogło, że przecież to jest fragment tego samego serialu. No nie do końca. Kieślowski zresztą jest niezwykle reżyserem pomysłowym i proszę sobie wyobrazić, że sobie pomyślał, że do każdego filmu będzie robił zdjęcia inny operator, co jest szalenie istotne, jak Państwo zdają sobie sprawę z tego w kinie. Tutaj tylko Sobociński współpracuje przy 2 filmach. Wszyscy operatorzy mają swoje sposoby oświetlania, stosują swoje filtry, w inny sposób transfokatory, no w ogóle rozmaitą gamę trików, prawda, które o ich stylu świadczą. I Kieślowski niby pozwala każdemu na robienie swojego. I nagle się okazuje, że jak oglądamy te filmy, zawsze jest Kieślowski. Zawsze jest ta drapieżność wypowiedzi, zawsze jest ten ostry dylemat i zawsze jest ta wyrazistość ludzkich charakterów. Zacytowałem tutaj Gianniego Butafawę, który w swojej włoskiej książce pisał również o Kieślowskim, że oczywiście od samego początku pojawia się coś takiego, że skoro mówimy o 10 przykazaniach, to jakby musi coś je wszystkie łączyć. Proszę Państwa, w tych filmach jest dużo tych łączników. Pojawiają się jakieś monety, pojawiają się jakieś okna, pojawiają się jakieś spojrzenia, pojawiają się ci sami bohaterowie, tylko na krótko. Oczywiście Państwo tego tak nie odbierają, bo zobaczą jeden film. Ale przede wszystkim pojawia się też jeden Artur Barciś, aktor, który za każdym razem jest takim no, dodatkowym, przylepionym, można by powiedzieć, dolepionym do fabuły stworzeniem boskim, które przebiera się w różne stroje i przygląda się. I po prostu mija innych, tych związanych z główną akcją filmu. Próbowano pytać reżysera, może to on sam jest, prawda, i to jest jego alter ego i w ten sposób chce temu nadać jakiś wyższy stopień interpretacji, a może to jest jakiś no, anioł stróż, a może to jest, no właśnie, właśnie. Idziemy coraz bardziej, proszę Państwa, w stronę metafizyki, ale przestrzegam, Kieślowski absolutnie metafizykiem nie jest. Kieślowski jest reżyserem, który po prostu uważa, że człowiek nie może być tylko racjonalny, że człowiek nie może być tylko techniczny, że człowiek nie może być tylko praktyczny ani pragmatyczny, że jest coś, co nazywamy tą drugą stroną. Jest potrzeba duszy, jest potrzeba czegoś jeszcze. Trudno to do końca nazwać. I teraz, proszę Państwa, kończąc, chciałbym zwrócić uwagę tak, na taką rzecz, że Kieślowski miał bardzo dziwną prasę w Polsce, rozmaicie go interpretowano, ale generalnie wcale nie tak pozytywnie i chcę od razu jednoznacznie to powiedzieć. Jak zmarł, to pisano o nim bez przerwy i do dnia dzisiejszego to trwa. I wtedy wszyscy zaczęli go totalnie kochać. Generalnie rzecz biorąc, był bardziej znany na świecie i bardziej przede wszystkim ceniony niż w Polsce. O tym jak było, to chciałbym przeczytać fragment mowy pogrzebowej, jaką nad jego grobem wygłosił ksiądz profesor Józef Tischner. No, to był filozof i nigdy specjalnie nie czarował, ani, że tak powiem, nie kadził religijnie, jak to czasami się zdarza.
tylko uczciwie wyraził się, myślę, że bardzo trafnie na temat Kieślowskiego. Proszę posłuchać. Światłem i cieniem wydobywał na jaw prawdy o człowieku. Wydobywał z mroku główną sprawę naszego świata, sprawę człowieczeństwa człowieka. Gdy jedni artyści przekazywali dramat polskiej nadziei, gdy inni strzegli pamięci o polskich cierpieniach, jeszcze inni niepokoili się o władzę i o chleb. On szedł głębiej i pokazywał pęknięcie w głębi człowieka. Człowiek pękł w swoim środku i stoi wobec niewykonalnego zadania pojednania siebie ze sobą. Artysta i znawca ludzkich tajemnic wpuszczał światło życia w środek ludzkich pęknięć i opowiadał o możliwości pojednania. Tym sposobem pośredniczył w drodze człowieka do samego siebie. Gdy inni artyści pośredniczyli w drodze człowieka do świata, on pośredniczył w drodze człowieka do samego siebie. Pokazał pękniętym ludziom, że gdzieś niedaleko, w zasięgu ręki, istnieje siła, dzięki której mogą się pojednać ze sobą. Jest gdzieś jakiś dekalog. Ktoś gdzieś śpiewa hymn o miłości. Mówi się, że Polska nie zrozumiała Krzysztofa Kieślowskiego. Ale co to jest Polska? Nie rozumieli go politycy, bo był za mało politykiem. Nie rozumieli go doktrynerzy, bo wcale nie był doktrynerem. Ale czy Polska, która nie rozumie, naprawdę jest Polską? Proszę Państwa, to nie są patetyczne słowa. Dokładnie tak to wyglądało. Tylko to pęknięcie w człowieku tak naprawdę jest podstawowym tematem jego kina. I dotyczy to również tych filmów, które stworzył później, a zatem Podwójnego życia Weroniki, którego akcja toczy się jednocześnie we Francji i w Polsce, i tego niepokoju takiego metafizycznego, ale również intelektualnego, oraz Trzech kolorów, nawiązania do flagi francuskiej i do ideałów rewolucji francuskiej, trzech filmów fabularnych, które zamykają cały jego dorobek. Wszyscy bohaterowie Kieślowskiego otwierają się na śmierć. Wszyscy, to nie znaczy, że śmierć jest głównym tematem jego twórczości, ale śmierć znaczy po prostu nasze życie. I chciałbym zamknąć swoją wypowiedź no tutaj takim artykułem, który Państwu pokazuje, że Kieślowski jest ciągle gdzieś tam przywoływany. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że tym, którzy się interesują kinem, Tom Tykwer, prawda, Tykwer, przepraszam, reżyser niemiecki, ten, który nakręcił kiedyś taki słynny film Biegnij, Lola, biegnij, nakręcił w 2002 roku film Niebo na podstawie scenariusza Kieślowskiego i Piesiewicza. Oni zresztą przygotowywali taki cykl scenariusz Niebo, Czyściec i oczywiście ma być Piekło. Wielu innych reżyserów próbuje do tych tematów Kieślowskiego nawiązywać. No ale to jest prawie, że niemożliwe. Skoro mówimy o twórcy, który jest nie do zaklasyfikowania, który nie jest, jest bardzo konsekwentny, ale nie jest taki, który by można powiedzieć, że tworzy kino estetyzujące, że tworzy filmy festiwalowe, że tworzy filmy, które wyznaczają nowe mody. To nie o to chodzi. Paolo Sorrentino, nawet ten Włoch, który zrobił Boskiego, mówi, że jego mistrzem, chociaż trudno to dopatrzyć się tego w jego twórczości, jest właśnie Kieślowski. No, do Kieślowskiego, jak mówię, ciągle wracamy, mija 21. rocznica jego śmierci i okazuje się, że gdziekolwiek jestem na świecie i mówię o kinie polskim, to Kieślowski natychmiast jest tu przywoływany i właściwie pytania podstawowe zawsze dotyczą któregoś z jego filmów. To jest niesamowite, dlatego że jeszcze raz powiadam, on te wszystkie treści swoich filmów wywodzi z nas, z Polaków, z Polski.
A przecież uniwersalizuje to w sposób wręcz no, doskonały. A jeśli nie doskonały, to powiedzmy jeszcze lepszy, bo no, skuteczny. Dziękuję bardzo.